Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Kolejny odcinek z Far Cry 4. Misja fabularna dla Złotego Szlaku. Tam w dole podejrzewam. Dobra, ląduj. Przynajmniej spróbuj. To wiesz, bez śmierci, byłoby spoko, bo mam jedną miksturkę leczniczą tylko. Ej, okej, to jest jakiś sprzęt przy okazji, ale nie, stop. Ta misja jest... Aha, tam pewnie wewnątrz. Dobra, dobra, siadaj, ląduj. Po prostu nie zgiń. Dzięki. Dzięki, Andrzej. Dobra, dużo amunicji i apteczka, bardzo dobrze. Tutaj kolejna skrzynka z amunicją, dobra. Mi to jak najbardziej na rękę. Nic tylko brać, nawet kurczę bełty. Moment, ale bełty oznaczają, że gdzieś tutaj jest jakaś kusza. A póki co ja operuję tylko łukiem. Ja, dobra, dobra, dobra. Czego ode mnie chcecie? Czego chcecie od waszego Mesjasza? Ledwo co przybyłego na miejsce, oczywiście. Dobra, puk, puk, dzień dobry. Czyżby znowu jakieś religijne sprawy? Ajay, Longinus said this was from you, thank you. Ej, czyli jednak kurczę dotrzymał swojej części umowy. We need to wipe that poison out. Wipe it out? Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug state is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our... I co, i zaczniecie handlować drogami? No serio? Kurde, słabo. It's morally bankrupt. Better than being literally bankrupt. Czy ja wiem? Ja bym wolał bankructwo, powiedzmy, ekonomiczne niż bankructwo moralne. Dobra, dużo broni, naprawdę dużo broni. Ale dobra, najpierw pozbierajmy, serio, wszystko co tutaj macie do wzięcia, ja to biorę. No oczywiście, dobra, coś tam zostawię dla was, no kurde, i dla Złotego Szlaku, spoko. Kurde, Amita albo Sabal. No ja bym zniszczył, no. Bo przechwycone raz pola można później odbić. Dobra, zobaczmy. Nie no, dobra, zobaczmy najpierw co Sabal ma do powiedzenia. Amen. It's good to have you with us, brother. Mohan didn't start the golden path to peddle drugs. Amita, she's lost. No nie no, no myśli trochę racjonalnie, no ale. No nie można zawsze postępować tylko patrząc na korzyść ekonomiczną później na samym końcu. Misja serii Równowaga Sił. Sabal pragnie zniszczyć zbiory opium w fabryce Kirati i ratować Kirat od zepsucia, które przynoszą narkotyki. Przyjęcie tej misji oznacza odrzucenie misji Amity. Czy na pewno chcesz przyjąć tę misję? Anuluj jeszcze. Zobaczymy co Amita ma do powiedzenia w tej kwestii. Czy faktycznie się polubiła? Czy pogubiła? Czy może coś tam jest innego na rzeczy? I know this isn't the way things should be, but Kirat can't survive if Sabal keeps clinging to the past. Get to the old tea factory. Secure those fields. A, tylko tyle, tak? Amita chce przejąć zbiory opium w fabryce, a następnie sprzedać je, by zdobyć środki do, na finansowanie Złotego Szlaku. Nie, narkotykom mówimy stanowcze... Czemu nie? Nie, dobra. Autentyczne nie. Więc spal wszystko, burn it all. Dobra, punkt kontrolny. Koktajle Mołotowa mam. Okej, okay, ale... Ej właśnie, miotacz płomieni. To się pewnie przyda bardziej niż łuk w tej misji. Kurde. Mam nadzieję, że później będę mógł go... z powrotem dostać swoje objęcia. Okej, okay, przeładujmy. Do pełna, do pełna. Rozejrzę się, czy nie ma innych zbiorników tutaj przypadkiem. Jest coś? No są koktajle. Dobra. Wszystko tak jak być powinno, ale była taka misja w Far Cry 3. Tam trzeba było chyba pola Gandzi palić, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, w którą stronę? Tam.
Ej, a można atakować z przestworzy? No już myślałem, że można pomiotaczem płomieni, bo to by było dosłownie masakryczne. Niczym smok. Nie no, spokojnie. Jeszcze koktajle Mołotowa sobie ustawię i można nawet z powietrza to wszystko spalić w cholerę po prostu. To nie powinno być trudne zadanie, ej. No chyba, że są bardzo dobrze strzeżone te pola. Ale tego nie wiem. Jeszcze. Choć tą fabrykę herbaty już widzieliśmy nieraz. Mury dookoła. No to czy tam była plantacja opium? Ja tego nie widziałem. No przekonamy się na miejscu zaraz. No chyba, że ktoś mnie zestrzeli tutaj, no bo już pewnie po odbiciu fortecy w poprzednim odcinku dotarła do nich wieść, że koleś lubi sobie przylecieć helikopterkiem, takim jednoosobowym, bez żadnej osłony i posiać przypał. Co, muszę niżej, tak? No to dobra, spokojnie, spokojnie. Mogę obniżyć pułap delikatnie. I teraz tak, no normalnie pewnie bym musiał zabić wszystkich żołnierzy i potem przejąć pola, a tak to wystarczy, że posieje przypał, więc no, zacznijmy od tego samochodu może. Trafiony? No przesunął się, ale nie eksplodował niestety. Dobra, trochę niżej. Trzeba przycelować. No, no i to rozumiem. Tu jeszcze jest ciężarówka, z nią zróbmy to samo dokładnie. No. O kurde, a może to nie jest ciężarówka? A jednak była, dobra. I pola opium powiadacie, no to zacznijmy. W ten sposób. Kurde, to nie doleciało tam, gdzie chciałem, żeby doleciało. A, zniszczyć generatory, kurde. Czyli Mołotow wrzucony na pole nic tam nie zrobi, kurde, nawet nie dorzuciłem go. Aha, no dobra. No to najpierw trzeba faktycznie zniszczyć generatory. A podlećmy trochę niżej, podlećmy. No żołnierzy wielu, ja to wiem. O kurde, snajper! No nie, tam go nie było. Bardziej tu. No i granatniki mi się kończą. Ej, dobra, gdzie są te generatory? Tak troszeczkę chaotycznie, zbyt chaotycznie latam tutaj teraz. Moment, może to? Kurde, nawet nikogo nie zabiłem? Serio? No, teraz dopiero jakiś kill wszedł. No, tu się czaisz. No. No skąd, skąd, skąd? Kurde, chcąc, nie chcąc, chyba będę musiał do nich zejść. Dobra, ale jeszcze jakiś koktajl Mołotowa mogę rzucić. Żeby sobie ładnie utorować lądowanie. Żeby było trochę łatwiej. Dobra, jeszcze tam jeden. Dobra. No to bum i lądujemy. Niżej, 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 niżej. Szybciej by się przydało. Dobra, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Nie ma czasu na zabawę. Ej, czy ja słyszałem szczekanie psa? Kurczę, niedobrze. Wespnijmy się na górę. Psy tak wysoko nie wchodzą, mam nadzieję. No, żołnierze tak, ale z żołnierzami się uporam. Ej. Moment, moment. Ten pies mnie ugryzł przez dach? Ej, serio? On mnie gryzie przez dach? Co jest, kurde, grane? No, przecież on mnie gryzie! No, zobaczcie to. A zresztą kill, dobra, nie chcę tutaj zginąć, chodź tu. No i nie lubię, jak te pieski giną niepotrzebnie, no ale są wierne swoim panom, no a jak pan jest świnią, no to już trudno. Nie ma taryfy ulgowej, no nie idzie go szybko wytresować, żeby był normalnym, potulnym, grzecznym pieskiem. Dobra, to jest pole opium. A, moment, a ja bym po prostu to zniszczył. To chyba nic się nie stanie. Dobra, ale teraz już się granaty mogą przyklejać. Niech się przykleją. O! Spalone pola. Jedno z czterech. Czy moment, to już uznajemy za spalone, tak? A, i to jest ten generator.
który miałem zniszczyć. Ej, dobra, 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 bo mnie zaraz... No po co tu wskoczyłeś? Właśnie miałeś niżej być. A, z tej strony powiadacie. Raz i dwa, zaraz, pewnie będzie. A dobra, zniszcz generator, no to lutujemy, proszę bardzo. Generator zniszczony. Czyżby pora na granacik tutaj? Dobra, nie zabiłem go, ale teraz mogę przystąpić do palenia pola. Oj, koleś. Oj, wyciągnijmy od ciebie pukawkę jeszcze. Ej, no właśnie, pieska nie szło załatwić pukawką gościa? No ej. To niemiło bardzo. Ej, gdzie ty jesteś? A, tam się wspiąłeś. Dobra, dobra, to będę miał czas, żeby przeładować szybko. Ej, kurde, dałbym sobie rękę uciąć, że trafiłem. No, a eliminacja z powietrza? No, tak kurde, średnio to wyszło. No, ale cóż. Co, pole jeszcze nie spalone? No to... Kurde. Burn, baby, burn! Jeszcze troszkę z tej strony. Proszę bardzo. Szkoda, że płonę sam. Trochę. Koleś, uciekaj. Jeżeli widzisz gościa z miotaczem płomieni, to ucieczka to jest jedyna mądra opcja w tym momencie. No strzelanie też, okej, okay, strzelanie też jest mądre, ale ja bym bardziej uciekał. Zwłaszcza kiedy koleś jest niedaleko. No chodź, 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 patrz. Dlatego właśnie miałeś uciekać. Uniknąłbyś śmierci w męczarniach po prostu. Gdzie jest generator? Nie, gdzie jest generator? Serio, chciałbym to spalić. No gdzie wy to poukrywaliście? Kurde. O, o, a może tu gdzieś? Nie, ale coś tu mamy. Koktajl Mołotowa. Dobra, ale zraszacz nie będzie działał, jak chyba wysadzę to, prawda? No może sprawdźmy. Mam w ogóle zraszacz teraz działa, czy nie? Dobra, to już jest drugie spalone pole, rzekomo. Okej, tam na dole. Ojojojojo, dobra, dwóch, spokojnie. To można zrobić bez zbędnego zwracania na siebie uwagi. Na przykład, o, tutaj niech się odwróci, no i teraz. Kurczę, koktajl to zły pomysł. Chyba, że... Tam po generatorze. Ale tam był chyba koleś, nie? No właśnie, stoi jak krety. I się nie rusza. Dobra. Rozumiem, trzecie pole spalone, tak? Czy wcale nie? No bo kurde... Nie no, mogę biegać z miotaczem, spoko, nie widzę w tym problemu. Ale gdzie są te stosy opium? W ogóle nawet nie wiem, czy to jest dobre miejsce. No to inaczej, nie znam się aż tak bardzo dobrze na dragach, żeby wiedzieć, jak wygląda opium. Spokojnie, spokojnie. W krzaczkach jestem kryty. I co tak krzywo? No właśnie. Double kill! Oj, double kill! Oj, oj, oj. Choć bardziej celowałem w heada, po prostu, żeby był jeden headshot. No ale double jednym strzałem też zawsze fajnie. Kurde, gdzie on jest? Fajnie byłabym mu zniszczył to światło, to on by mniej widział. Ale dobra, tak jest. Trzecie pole spalone, czyli robię to, co powinienem robić w tym momencie. Ej, tu jest wejście do środka. Tu można wejść, można się tam przebić. Sprawdźmy. No. Nie. Okej, okay, ale to wszyscy żołnierze teraz będą biegli, więc ja się oddalę delikatnie. No po co mają wiedzieć, co się z nimi zaraz stanie i jaką bronią. Dobra, w dalszym ciągu granaty. Tak, no to... Rzućmy sobie z jeden może. Czy nawet dwa. Ej, no nie myślę, że gościa skleiłem. O, już myślałem. Dobra, nieboszczyk raz. Okej, tam ostatni generator podejrzewam. Był widoczny przez sekundkę. A, wewnątrz. Nie, albo właśnie nie jest wewnątrz, jest tutaj. A ten pilnował ściany. Ładny łeb.
Dobra, czyżbym rozwalił wszystkie? No to dobra, pozostaje mi jeszcze spalić ostatnie pole, a później zająć się stosami tylko. Wow, super podpalenie. Nie wiem, czy starczy tyle. Ale jeszcze benzynki trochę. Czy tam napalmu, nie wiem, czym to strzela tak właściwie. Bo jak dla mnie efekt końcowy jest taki, że strzela płomieniami właśnie. Nic ponadto. Dobra, i teraz tak, stosy opium. No tego raczej nie można potraktować jako stosu. No ale ej, to pole już jest spalone kompletnie. No to co jest? Czemu jeszcze czwóreczka nie wskoczyła? Nie no, ej, serio. The hell? No już bardziej się chyba nie da tego spalić, prawda? I czyżby to był stosik właśnie? Ja, no nie wiem, czy te stosy opium są na każdym polu po prostu. Takie coś. Kurde, teraz gdzie były tam te pola? Bo już nie są oznaczone od momentu, jak je spaliłem. Dobra, przeskocz przez ogień. No właśnie, tu gdzie się dymi. No to dobra, szukamy stosów. Dobra, to jest chyba stosik. No to na pewno. No albo właśnie nie. No ale dobra, wszystko co jest ułożone na kupie. Nawet to koło. nie, kurde, serio. Teraz rodzi się pytanie, gdzie oni to kurde pochowali wszystko. No sprzęt też warto, zawsze. Dobra, Andrzej, bo się spalisz zaraz żywcem. Nie, serio, jeszcze pozostało mi 8 stosów do spalenia i nie mam pojęcia, gdzie mogą być. Może, kurde, faktycznie wewnątrz. W żółtej strefie, ale sprawdźmy jeszcze. Tylko tutaj, czy tutaj coś nie leży. Co przyprawi mój licznik w lewym górnym narożniku o 2. No bo to jest stos opium może? Nie. Kurde, może to. Też nie. No i jest zagwozdka teraz, kochani. Bo piechol nie wie, co ma podpalać tak właściwie, więc podpalajmy wszystko. O, najlepiej. Co to było? Zbiornik z amunicją! O kurde, no to pięknie bym się załatwił sam. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, jeden pełen zbiornik mi tylko został, więc już teraz naprawdę największa oszczędność. No jak miło, że tak sobie wszedł. Tik-tak, tik-tak, hop. Kurde, nic nie wchodzi. No, chociaż jeden. Ej, ilu ich jeszcze tutaj będzie, bo serio, no... Sporo z nich już, kurczę, wykończyłem osobiście. Oj, że mnie jeszcze teraz komuś pod nogi, dosłownie. No, oj, teraz auto-aim, czy tam wspomaganie celowania... Wybrało przestrzeń pomiędzy dwoma, ale nie mogło się zdecydować. Dobra, ile jeszcze? Innych wszelkich rzeczy. A, dobra, czyli ogólnie jestem kryty pod każdym względem, jeżeli chodzi o amunicję. Dobra, gdzie macie te stosy? No, o typowo, oj typowo. To było to, to było to. Dobra. Wszystko, tak? Rozumiem. Nawet murek podpalony delikatnie. 4 z 9, 5, 6. No, teraz lecę już same. Czyli wtedy, zionąc ogniem tu przez ścianę, musiałem, kurde, coś podpalić przypadkiem. Ej, dobra, jeszcze... Tutaj, okej, dobra. Następny chyba wewnątrz. Tam po drugiej stronie to idzie rozwalić czymś? Pewnie tak, tylko, kurde, niemiotaczem płomieni chyba. A, tam macie samochód. Misja wypełniona, a żołnierze jeszcze biegną, więc weźcie mi, kurde, ten napis. Na, oczywiście, najlepszy moment na przeładowanie. Sabal przywodzi złotemu szlakowi. No, żeby tylko dla tej małej... kadry się to źle nie skończyło. Bo on troszeczkę, kurczę, nie patrzy na nią jak na dziecko, tylko jak na faktycznie na bóstwo. Our souls are tied into the soil and rock. That's what Amita doesn't understand.
Nowe zasady zbierania Maku. Ostatnia dostawa opium spotkała się ze złym przyjęciem ze strony Nura, czy tam Nuor. Jej chemik w fabryce to marudny Kutas. Oto jego oczekiwania dotyczące następnej dostawy. Rośliny mają dojrzewać przez 3 miesiące bez wyjątku. Na makówkach należy wykonać 5 nacięć, posługując się wyłącznie narzędziami ze stali chirurgicznej. Sok z makówek ma być suszony przez 7 dni, ani krócej, ani dłużej. Należy korzystać wyłącznie z plastiku, opakowania z liści nie będą akceptowane. Koniecznie stosujcie się do tych reguł, nie chcę skończyć na arenie. Ej, dobra, czyli przepis jak przygotować opium z makówek. Kurde, sorry, nie róbcie tego w domu. Albo jak już będziecie robić, to nie mówcie, że ode mnie się dowiedzieliście, jak to się robi. Będę miał przerąbane. Więc dobra, misja od Amity, jako kolejna. Ale w międzyczasie, no właśnie, ustrzelmy sobie ptaka. Bum. Tak po prostu dla lepszego efektu. Dobra, ostatnie przeładowanie. Gdzie jest mój helikopter? To jest fajne, ważne i bardzo interesujące pytanie. Bo będę musiał szybciej dostać do Amity. Ale to chyba już w kolejnym epizodzie zrobimy, w kolejnym odcinku. Ale... mogę go zlokalizować jeszcze w tym. Ej, albo właśnie tam była zielona roślinka. Dobrze widziałem? Dobrze. No to jakaś apteczunia się przyda. A przypominam, ścięcie jednej zielonej rośliny skutkuje tym, że dostaję dwie zielone... oj, przepraszam. Że dostaję dwie zielone roślinki i od razu zamienia się to w apteczkę. Nie, macie teraz nauczkę, że nie warto nagrywać zaraz po jedzeniu i po kubeczku Pepsi. Może się komuś odbić przypadkiem. Ej. No, czerwony mundur cię zdradził, niestety. Chybasz tą dziurę w głowie. No, ale więcej punktów. O kurde. Nie wiedziałem, że miałeś kolegów. O kurde, dobra, zróbmy to inaczej. Może tak, przynętkę raz. I koktajl dwa. No. Może jeszcze jeden. Dla lepszego efektu. A może jeszcze jeden, żeby faktycznie spłonęli żywcem. O, a i tam daleko, aż daleko, daleko, daleko. Kurde, chyba go nie podpaliłem. Moment, on tam jeszcze? Pewnie, że jeszcze żyje. No. Czy mi się wydawało, czy tu jeszcze ktoś się czaił? Ej, kurde, co jest? W tym ty jesteś miejscu? Gdzie ty jesteś? A tutaj! No czemu to nie wybucha? Dystans zbyt mały? Nie no, bardzo możliwe, że o to właśnie chodziło, no ale... tak czy tak, powinno to mieć, kurczę, inny skutek. Dobra, jeszcze jedną podnieśmy. I serio, kochani, i w tym miejscu kończę ten odcinek z Far Cry 4. Następnym misja dla Amity, ale serio, teraz to już te wszystkie odcinki, które będą w formie skróconej, czyli prosto do celu, bez żadnego biegania. Ja sobie będę biegał później, jak przejdę już grę, bo teraz trzeba ją szybko skończyć, bo niedługo, nie dość, że Wiedźmin trójeczka, to jeszcze może Bloodborne. No właśnie, właśnie, więc jest w co grać. W ogóle jeszcze Dead Space 2 mi został do przejścia, bo rozpocząłem tą serię i później weszły inne gry zupełnie, których się nie spodziewałem. Znaczy nie, spodziewałem się, ale to był plan bardzo optymistyczny. A ja zakładam z góry pesymistyczny, żeby później nie być przykrze zaskoczonym. Więc dobra, kochani, trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! Oj, byleby nie na łeb, Andrzej, byleby nie na łeb. No. Dobra, shut up and die, ai, huhu.